Z trzech osób Trójcy Świętej zawsze najbardziej tajemniczy wydawał mi się Duch Święty. Duch Święty powoduje, że czasami niektóre wyznania, niektóre zbory, niektórzy chrześcijanie trochę się boją, bo on nic robi sobie z naszych przyzwyczajeń, z naszych tradycji, z naszych wyobrażeń o tym, jak Bóg powinien działać, co powinien robić i wobec kogo powinien działać. W Ewangelii Jana jest porównany do wiatru, którego działanie możemy zaobserwować, ale jego samego nie widzimy. Do wiatru, który działa. W jednym z fragmentów Ewangelii Jana Jan podkreśla, że Duch Święty, który jest posłany uczniom, tworzy wśród nich arcydzieło w nich. Coś naprawdę pięknego, czego człowiek sam z siebie nie jest w stanie stworzyć. Jezus mówi: a ja poproszę Ojca i dam wam innego orędownika, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa z wami i w was będzie. Pokój wam zostawiam, mój pokój wam daję. Nie tak, jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży wasze serce i niech się nie lęka. Jan napisał, że arcydzieło, które tworzy Duch posłany przez Jezusa, to pokój i prawda. Pokój i prawda, które nam, ludziom, nie przychodzą naturalnie, które są czymś obcym, czymś, co staramy się zagarnąć sami dla siebie. Jan napisał także, że świat stara się za wszelką cenę zniszczyć to arcydzieło Ducha Świętego, tak żeby niewiele z niego zostało. Stara się wprowadzić chaos, w którym wszystko jest ze wszystkim powiązane. Wszystko jest pomieszane ze sobą. I nie ma ani pokoju, ani prawdy. Albo inaczej, każdy ma swój pokój i swoją prawdę. I ilekroć coś takiego się stanie, ilekroć tracimy tę prawdę i pokój, które przynosi Duch Święty, jest nadzieja, że zawsze można zacząć od nowa. Od nowa zacząć budowanie jej, krok po kroku. A w tym Duch Święty będzie nas wspierał, żeby wracać i szukać pokoju i prawdy, które On właśnie przynosi.